Alaskan Malamute. Opis rasy i charakterystyka. Alaskan Malamute, jedna z najstarszych ras psów zaprzęgowych w Arktyce, ma swoje korzenie u rdzennych mieszkańców, którzy tysiące lat temu wyemigrowali z Syberii na Alaskę przez most lądowy. Mahlemuci, osiedlający się na północno-wschodnim półwyspie Seward, odegrali kluczową rolę w rozwoju tej rasy, wykorzystując psy do polowań na foki, odstraszania niedźwiedzi polarnych i ciągnięcia ciężkich sań wypełnionych niezbędnymi artykułami. Te rdzenne plemiona ceniły swoich psich towarzyszy, ale gorączka złota w 1896 roku wprowadziła różnorodne psy zdolne wytrzymać klimat Alaski, co doprowadziło do krzyżowania się i utraty czystości. Izolowana natura mahlemutów pomogła przetrwać malamutowi alaskańskiemu pomimo tego najazdu. Hodowla Chinook Artura T. Waldena w New Hampshire rozpoczęła wysiłki hodowlane, zaopatrując psy na wyprawy Birda na Antarktydę szczepem kodzebiu pochodzącym z obszaru Norton Sound oraz szczepem mlut uprawianym przez Paula Welkera, seniora w okresie początek XX wieku. Alaskan Malamute Club of America powstał w 1935 roku, a American Kennel Club uznał rasę w tym samym roku. Podczas II wojny światowej wiele zarejestrowanych malamutów wysłano do służby wojennej, co niestety doprowadziło do zniszczenia wielu psów po odbyciu służby podczas wyprawy na Antarktydę. Dzisiejsze malamuty zarejestrowane w AKC mogą prześledzić swój rodowód aż do oryginalnych kocebu, czyli psów zarejestrowanych w okresie otwartym późnych lat 40. XX wieku. Samce malamutów alaskańskich zazwyczaj osiągają wysokość 63 cm w kłębie i ważą około 40 kg, podczas gdy samice mają zazwyczaj około 52 cm wzrostu i ważą około 32 kg. Warto jednak zauważyć, że dobrze zbudowany dorosły może czasem przekroczyć 45 kg. W rzadkich przypadkach istnieją wersje gigantyczne, które przekraczają 55 kg, chociaż ciało malamuta nie jest naturalnie przystosowane do dźwigania nadmiernej wagi. Malamuty alaskańskie bez trudu podbijają serca swoją zabawną i przyjazną naturą. Traktując wszystkich, w tym nieznajomych i gości po raz pierwszy jak przyjaciół, to jednak czyni je mniej odpowiednimi na psy stróżujące. Ich lojalność wobec rodziny i przyjaciół jest niezachwiana, ponieważ dobrze się rozwijają, będąc integralną częścią swojego ludzkiego stada i chętnie przyłączając się do wszystkich zajęć rodzinnych. Chociaż nie są zbyt podatne na szczekanie, są znane ze swojego charakterystycznego wycia wo-wo. Na temperament malamuta wpływają takie czynniki jak genetyka, trening i socjalizacja. Szczenięta o miłym usposobieniu wykazują ciekawość i chęć zabawy. Chętnie podchodzą do ludzi. Wybór zrównoważonego, średniego szczenięcia, unikanie zbyt dominujących lub nadmiernie nieśmiałych jest często mądrym wyborem. Spotkanie z psem przed adopcją jest niezbędne, aby upewnić się, że temperament odpowiada Twojemu wygodzie. Jeśli to możliwe, obserwacja rodzeństwa lub innych krewnych rodziców szczenięcia może zapewnić wgląd w jego przyszłe zachowanie. Socjalizacja, kluczowy aspekt dla wszystkich psów, powinna rozpocząć się wcześnie, wystawiając malamuta na kontakt z różnymi ludźmi, środowiskami i doświadczeniami w okresie jego kształtowania się. Zapisanie ich do przedszkola dla szczeniąt to fantastyczny początek. Regularne zapraszanie gości, wizyty w przyjaznych psom parkach i sklepach oraz spokojne spacery w celu poznania sąsiadów przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju umiejętności społecznych psa. Alaskan Malamutes są ogólnie zdrowymi psami, ale są podatne na pewne schorzenia. Niektóre z najczęstszych schorzeń u malamutów alaskańskich obejmują zaćma. Zaćma to zmętnienie soczewki oka, które może powodować ślepotę. Malamuty są podatne na rozwój zaćmy młodzieńczej, która zwykle pojawia się między 1 a 2 rokiem życia. Chondrodysplazja. Chondrodysplazja to zaburzenie genetyczne powodujące karłowatość u psów. Malamuty z chondrodysplazją mogą mieć krótkie nogi, wygięte nogi lub inne deformacje szkieletu. Dysplazja stawu biodrowego. Dysplazja stawu biodrowego jest chorobą dziedziczną, w której kość udowa nie przylega ściśle do stawu biodrowego. Malamuty z dysplazją stawu biodrowego mogą odczuwać ból, kulawizny i zapalenie stawów. Niedoczynność tarczycy. Niedoczynność tarczycy to stan, który występuje, gdy tarczyca nie wytwarza wystarczającej ilości hormonu tarczycy.
Malamuty z niedoczynnością tarczycy mogą mieć suchą sierść, przyrost masy ciała i wypadanie włosów. Hemeralopia, ślepota dzienna. Hemeralopia to stan, który powoduje, że psy są bardziej wrażliwe na światło. Malamuty z hemeralopią mogą mieć trudności z widzeniem w jasnym świetle słonecznym. Polineuropatia. Centrum Zdrowia Psów sugeruje wykonanie badań w kierunku polineuropatii, choroby genetycznej wpływającej na układ nerwowy psów. Przygotowanie odpowiedniej diety dla malamuta alaskańskiego, biorąc pod uwagę jego duże rozmiary i znaczne zapotrzebowanie na energię, jest niezbędne. Aby zapewnić odpowiedni plan żywienia i wielkość porcji, zdecydowanie zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii lub profesjonalnym dietetykiem. Należy pamiętać, że ich potrzeby żywieniowe ewoluują w miarę przechodzenia od szczenięcia do dorosłości i ostatecznie osiągnięcia wieku starszego. Zachowanie czujności i bycie na bieżąco informowanym o zmieniających się wymaganiach żywieniowych ma kluczowe znaczenie dla ich ogólnego samopoczucia. Alaskan Malamute mają grubą, podwójną sierść, która wymaga regularnej pielęgnacji. Włos zewnętrzny jest gruby i szorstki, podszerstek miękki i wełnisty. Malamuty linieją dwa razy w roku, dlatego ważne jest ich regularne szczotkowanie w celu usunięcia luźnych włosów. Malamuty na ogół wykazują cierpliwość i przywiązanie do dzieci, ciesząc się z uwagi, jaką otrzymują. Należy jednak pamiętać, że żywe, szybko rosnące szczenięta Alaskan Malamute mogą nieumyślnie obezwładnić małe dzieci poniżej 5 roku życia, potencjalnie powodując ich przewrócenie. Niezwykle istotne jest zapewnienie dzieciom edukacji w zakresie prawidłowego podejścia i technik dotyku w kontaktach z psami. Nadzór jest niezbędny podczas wszelkich interakcji między psami a małymi dziećmi, aby zapobiec przypadkowemu ugryzieniu, pociągnięciu za ucho lub ogon z którejkolwiek strony. Naucz dzieci, aby nie przeszkadzały psu podczas jedzenia lub snu i nigdy nie próbuj zabierać psu jedzenia. Żadnego psa nie należy zostawiać samego z dzieckiem. Wczesna socjalizacja i szkolenie mogą prowadzić do harmonijnych interakcji między malamutem a innymi psami, chociaż mogą one instynktownie gonić małe zwierzęta, takie jak koty, chyba że są do nich przyzwyczajone i przeszkolone w inny sposób. Prawidłowe przedstawianie ich innym zwierzętom domowym i dokładne monitorowanie ich interakcji jest niezbędne, szczególnie w przypadku kotów i mniejszych zwierząt na świeżym powietrzu, ponieważ malamuty mogą postrzegać je jako uczciwą zwierzynę łowną. Malamuty są często kupowane bez jasnego zrozumienia, co wiąże się z ich posiadaniem. Jest wiele malamutów potrzebujących adopcji i lub opieki zastępczej, a także wiele ratunków, których nie wymieniliśmy. Jeśli nie widzisz na liście ratowników dla swojego obszaru, skontaktuj się z Krajowym Klubem Hodowców lub lokalnym klubem hodowców, a oni wskażą Ci drogę do schroniska dla malamutów.